Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Mopeio, waszej ulubionej serii, gdzie zostawiliście pod poprzednim odcinkiem bardzo dużo łapek, bardzo wam się spodobał powrót do Mopeio, dlatego też nagrywam kolejny odcinek i jak widzicie, jestem już wąszem rzecznym, tak więc jesteśmy tutaj kobrą, bo tak się nazywa ta postać, ta klasa, no właściwie ten zwierzak powinniśmy powiedzieć, tak więc mam nadzieję, że seria wam się będzie podobała, taki powrót, tak więc jeżeli chcecie więcej odcinków, to nie zapomnij oczywiście zostawić łapka, drogi widzu, łapkę oczywiście miałem na myśli, drogi widzu, jeżeli chcesz więcej odcinków z tej oto fantastycznej serii. No i dobra, co możemy robić? Jesteśmy wężem, tak więc póki co, właściwie no kobrą jesteśmy, tak? Tutaj trzeba używać właściwego słownictwa, możemy pluć jadem, tak więc dzisiejszy odcinek będzie właśnie na tym polegał, na pluciu jadem w innych graczy. Mam nadzieję, że nie zginę szybko, mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakichś nubków upolować. Tak więc dobra, ruszajmy na jakieś łowy. Na razie tutaj sobie zbieram po troszeczku. Z tego co wiem, to tak, węże nie są dobre, rzeczne nie są dobre, jeżeli chodzi o błoto. Po wodzie też tak średnio, mimo że jestem wężem rzecznym, powinienem bardziej tutaj po rzekach chodzić, to również tak średnio. Jak widzicie, jestem na 37 miejscu, więc całkiem spoko. Dobra, zaatakujmy kogoś, zobaczmy, czy ktoś tutaj w ogóle jest. Szukamy jakichś... O, mamy tu jakichś przeciwników. Mogę napluć na niego, co nie? Ojej, nie trafiłem, najgorzej. Prawdopodobnie z tym hipopotamem nie będę miał szans, ale... Z tobą już prędzej. Okej, dobra. Jak ty wszedłeś do takiej małej dziurki? Da fuk. O nie, ktoś mnie w ogon ugryzł. Żyj jeszcze raz. Pięknie. Jak jest fajny napis taki. Co nie, jakbyśmy tutaj pluli takim. Jak wąż prawdziwy, co nie, jak taka prawdziwa kobra. Dobra, Diep mnie tutaj chciał gonić. A nie tak łatwo, Diep. Nie ma tak lekko. Ogólnie jak widzicie, też odcinek zacząłem od tego momentu, jak jestem wężem, jestem kobrą, żebyście nie musieli sobie tutaj, żebyście nie musieli oglądać całego przechodzenia przez te wszystkie formy, tylko od razu to jak sobie gram kobrą. Fajnie by było zostać wężem boa, ale to już wymaga większego skilla, ale chyba w poprzednim odcinku albo dwa odcinki do tyłu jakoś tak udało mi się zostać, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam, można sobie obejrzeć. Dobra, tu mam jakiegoś grzybka. Zbierzmy go sobie, właściwie zjedzmy, tak? Zjedzmy tego grzybka, troszeczkę mi to expa da, ale raczej prędko z tej formy nie wyjdziemy, więc chciałbym tutaj z kimś zawalczyć. To tak mi się wydaje, że to jest ten moment, co nie? Żeby już tutaj rozpocząć jakieś fajne walki. Zobaczymy, czy mi się uda. Okej, mam jakąś małą świnkę, ale czy mogę polować na świnki? Nie mogę, ale mogę na zebrę. Dobra, myk. Jeszcze się transformował. Cóż za bestia, jak on się transformował? Dobra, zjedzone. A ta świnka mi w ogon chce ugryźć. Wynocha! A nie może mnie ugryźć w ogon, bo jest zielona. Ja też jestem zielony. Okej, coś tam wodą we mnie pluje. No to super. Aha, ona mi pić dawała chyba. Na to wychodzi. O kurde, mamy to... O nie, słonie. Słonie są najgorsze. Ja nie lubię. Już stąd uciekam. Ja tylko widzę słonie, to od razu po prostu jedyne, co mi się na myśl nasuwa, to ucieczka. Ucieczka przed słoniem. Słonie są niebezpieczne, w szczególności te słonie, które są, tak jakby wiecie, na oceanie. To jest po prostu najgorsze, co może być. Słoń na oceanie. Jak takiego spotkacie w Mopeio, nie podchodźcie nawet. To nie ma sensu, co nie? Dobra, zbierzmy sobie te kokosy. I to węże mogą mieć kokosy, się zastanawiam. No nie wiem, jak tam twoja kobra. O kurczę, tu jest dużo tego, dużo smakołyków. Weźmy wszystko. Jeszcze bym tego żółwia dopadł najchętniej. Jak myślicie, damy mu radę? To tylko żółwik, co nie? Tutaj udamy, że sobie jesteśmy zainteresowani grzybkiem. Zniknął, okej, dobra. Pewnie się wylewelował, wyekspił i po prostu się teleportował gdzieś indziej. Tak więc spoko. Dobra, Nope. Kim jesteś, Nope? Nope. Jesteś małą myszką. Mogę cię... Aha, okej. Jeżeli dotyka mnie, to również zostaje zatruty. No dobra, spoko. Dobra, chyba nie mogę ci nic zrobić, więc tutaj nie będę nawet próbował jakichś moich tutaj sztuczek. Dobra. Jest i pająk, kurczę, pająk versus kobra. Jejku, co on tu sobie zrobił? Jak on sobie tutaj normalnie norkę zrobił? Jejku, rozstawił te pajęczyny. Bardzo niebezpieczny pająk. Najgorszy, jak to się mówi.
Dobra, lecimy sobie gdzieś tutaj na dół troszeczkę. Tutaj zbieramy. Ogólnie to zbierałem się cały dzień do nagrania tego odcinka, ponieważ ktoś piętro wyżej cały czas wiercił od rana, co nie? Teraz godzina mniej więcej koło, nie wiem, 17, 18 jakoś i troszeczkę się uspokoił, więc mam nadzieję, że na tym odcinku nie będzie żadnych wiertarek słychać, bo po prostu, no, nie wiem, ten sąsiad jakiś, nie wiem, co mu go tak wzięło dzisiaj na te... O nie! Zostaw mnie! Uff, udało się. Przeżyłem. Idź sobie stąd, nikt cię tu nie chce. Dobra, ewakuacja, szybka ewakuacja. W górę. Dobra, mamy kolejną dziurkę, więc tu się mogę schronić. Ciup, dobra. Troszkę mi się życie zregeneruje, ale widzę, że już tutaj słonie mnie jakieś atakują. Ja bym chciał tutaj na kogoś zapolować, a to na mnie już słoni hipopotam zapolowali. Dobra. O nie, wygonił mnie. Co? Tak się nie robi. Dobra, czy mogę się gdzieś tutaj schować? Może tu? Albo nie, pójdę całkowicie w drugim kierunku. Pójdę w lewo, wynoszę się stąd. Tu jest jeszcze, o nie. Jak tu jest leże pająka. Okej, ostrożnie przejdziemy sobie obok tego. Obok leża pająka, niebezpiecznego. Dobra, potrzebuję troszeczkę wody. No, banany też się przydadzą, czemu by nie. Banany zawsze spoko, zawsze można sobie podjeść takiego, taka kobra, wiecie, sobie pełznie, patrzy, o banan, ale bym sobie zjadł. O. Pisz. Dobra, otruty. O, tutaj chyba współpracują troszeczkę. Aha, nie mogę jeszcze użyć... Dobra, wynoszę się stąd. To nie jest miejsce dla mnie, zdecydowanie. To nie jest miejsce dla mnie. Co ty mnie chcesz? Ogon ugryźć? Proszę stąd iść. Pisz. Nie trafiłem, kurczę. Plucie jadem. Najlepsze. O ty. Tutaj się ten... Dobra, lećmy troszkę w dół, bo tutaj już na górze troszkę się nudno robi. Mógłbym zaatakować jakiegoś smoka, ale sobie myślę... Kurczę, czy ja dam radę tutaj zaatakować smoka? Czy też nie? Chyba nie. Nie, smoka nie będziemy atakować. Przedostanę się na ten środkowy... środkowy kontynent. Ojej, nie mogę pluć jadem na wodzie, ale smutek. Jakoś tak to dziwnie działa. Dobra. Ksz. Ojejku, biedny Harambe został przez węże zjedzony. Ej, może będziemy się trzymać tego blisko. Lol. Napiszmy mu. Haj. Zobaczymy, co nam powie. Jak to chyba nasz przyjaciel będzie. Haj, napisał. Okej. Okay. Team? Zapytajmy go, czy będzie chciał się z nami tutaj steamować. Patrzcie, co dwa węże, to nie jeden. Hisz. Odpisał coś ciekawe. Chyba nie. Wow, osiołek mnie kopnął. Halo, to się... To proszę mnie nie kopać. Yes! Dobra, raczej powinien napisać coś innego. Coś w stylu... yes! Przez SSSSS. Słonia nie możemy otruć. Do dziury, szybko. Watę. Okej, okay, dobra, on mi mówi, że wodę. Faktycznie, bo mi się tu już woda prawie skończyła. Bo ja tutaj... Ojejku, nie. Zacząłem nadużywać, dobra. O. Houston, mamy problem. Mamy mały problem ze słoniem. O nie. Nie. Uff. Górę, dobra. Odpuścił mi, uff. Było bardzo niebezpiecznie. Nazbierajmy troszeczkę tej wody. Może powinienem się schronić tutaj na chwilę. Gdzieś zgubiłem mojego przyjaciela. Dobra, jestem tutaj. Mam trochę wody, schroniłem się. Jest bezpiecznie. Ojejku, prawie bym wyszedł z tej dziurki. Nie, najgorzej. Tak nie wolno wychodzić. Dobra. Uwaga. Czekajmy jeszcze chwilkę. Dobra, teraz. I po wodę. Super. Kolejny słoń. Czemu ten słoń nas goni? Okej. Okay. Otrułem go. Słoń został otruty. Sfokusuj się na mnie. Nie, zjadł mojego przyjaciela. I mnie też zeżarł. Nie, co za słoń najgorszy. Nie, halo, tak się nie robi. Co za słoń, jakie zło. Wynocha z reklamą. Kurczę, te reklamy czasami się odpalają tak nie wiadomo skąd. Jeszcze jakieś takie, niektóre są bardzo długie. Dobra, krok, oktapus. Dobra, doktora oktagona, plus. Bleee.
Tak więc Octopusem sobie chwilę pogramy. I już myślę, że za chwilkę znów będziemy mogli wrócić naszego węża rzecznego. Chyba, że naprawdę tutaj będzie bardzo niebezpiecznie, tak jak teraz się tutaj zrobiło troszeczkę. Więc wężem sobie trochę pograliśmy znowu. Całkiem spoko się grało, tyle że no nie było jakiejś super okazji, żeby zapolować, bo tutaj no, na nas polowali niestety, tak więc trochę smutek. Dobra, tu możemy pójść. O, są te ślimaki, one są spoko, one dodają dużo expa. Myk, myk. Nie! Nie wierzę w to. No po prostu mnie zjadł, no niewiarygodne. Okej, dobra. Wróciliśmy po krótkiej przerwie, znów musiałem sobie właściwie troszeczkę pograć, żeby znów wrócić do naszej kobry. Do naszej tutaj kochanej kobry, no i cóż, no nie było łatwo, ale znów możemy pluć jadem troszeczkę w ludzi. Właściwie no w inne zwierzątka. Pyk, dobra, naplujemy tam, otrułem kogoś, ha, 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 his, najlepsza kobra, Admiros, ho, ho, ho. Dobra, i siedźmy może troszeczkę na dół. Nie wiem w ogóle, czy opłaca mi się expić tę moją kobrę, czy może po prostu iść od razu pod atak. Mam tu jakiegoś Wiktora, trapera, ale mam też Zaci. His, nie trafiłem, kurczę, no szkoda. Chciałem tutaj otruć troszeczkę typa. O, w drugą stronę, akurat on tu ma przewagę. On tu ma przewagę, bo ten krok. Krokodyl może chodzić tak jakby szybciej po bagnach. No i to jest jego przewaga, że tutaj raczej go nie ścignę. Ale możemy ruszyć troszeczkę w dół i troszeczkę w prawo. Tam może jakiś przeciwnik się ukrywa. Na przykład tutaj mamy już niedźwiedzia jakiegoś. His, super. Jakbyśmy jego złapali, to by było coś pięknego. No jest otruty. Okej, no nie mogę go niestety stąd wygonić. No to jest najgorsze. Najgorsze na świecie. O, his. Dobra, mamy już tutaj dwóch typów. Myślę, że prędzej czy później kończy im się woda i będą musieli tutaj... Nie, to mi się zaraz woda skończy, jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej będę grał. Dobra, popłyniemy sobie tutaj troszeczkę w dół. Woda mi się odnawia, fajnie. Może troszeczkę wolno. O, dobra, tu mamy jeziorko na dole, więc to jest idealne miejsce, żeby uzupełnić nasze tutaj zapasy. Dobrze, zbierzmy troszeczkę tego. Może nie powinienem bardziej tak po wodzie chodzić. No. Okej. Po wodzie, dobra. I plujemy. His. Dobra, pięknie to ich otrułem. Jeszcze jakbym zraz go otruł. Oj nie, słoń, tylko nie słoń. Wynocha. Już uciekam stąd. Okej, ty tutaj coś kombinujesz, ale to ci raczej... O nie, tam był ten Laflame. Ja tutaj jak grałem wcześniej, to właśnie ten Laflame był smokiem, ale jak widać już nie jest. Niestety, no nie udało mu się, pewnie zginął gdzieś tutaj. Come on, do dziurki szybko. Dobra, ukryłem się. Jestem bezpieczny, jesteśmy bezpieczni tutaj. Poczekajmy sobie, aż on sobie pójdzie. Tutaj mam dużo wody, więc raczej nie zginę. Napiszmy mu hi. To nie, może zapomni, może pójdzie sobie. Leave. Dobra, leave me alone. Ale to jeszcze poczekam chwilę, bo kto wie, może jeszcze przyjdzie tutaj. Może jeszcze będzie miał taki plan, żeby nas tutaj... O kurde, nie mogę takiej okazji przepuścić. Pan Liseł? Cześć, pani Liseł. Kiss. O, ej halo, co to za jakieś... Boże, jak te zwierzęta się tutaj niektóre bronią. Jakieś co to, sojusze jakieś tu powstały, czy co? Nie, on po prostu chciał go zjeść. Tego co tutaj widzę, wieloryb. No to nieźle, że tak powiem. Tutaj jedzone będzie wszystko. Może powinienem sobie mikrofon bardziej przestawić tak troszeczkę, żeby mnie było lepiej słychać, bo też w sumie nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze. Dobra. Zjedzmy sobie tego grzybka soczyście wyglądającego. I tam już mamy jakiegoś... No jestem sam, Mope Io w sumie. His. Jego to jest piękne takie his, his. His, his, his. Okej, okay. Mamy Harambe. Coś Harambe. His, dobra, otruty Harambe. Tutaj ten Enigma kombinuje jakby go tutaj w ogon. Szansa. O, ty świniaczku, najgorszy. Dobra, już się tutaj schowałem na szczęście. Mógłbym go w ogon teoretycznie ugryźć, ale to byłoby zbyt ryzykowne. Lel. Napiszmy lel, co nie? Takie lel, co się tu wydarzyło? Co to było?
Dziękuję, zjedzony. O, ale mamy kłopoty na plecach. Dobra, uciekajmy. Pyk. Pyk, dobra, złapali go, super. Idealnie. A co to za mały? Free bites. Biorę. Kis. Darmowe bajty, ale... Nie mogę go bajtnąć, jest za mały. Dobra, no to mi nic nie dało. Tak szczerze mówiąc. To tyle co nic, ten słoń jest bezużyteczny dla mnie. Dobra, ale tu już tutaj jesteśmy koło lawy. Tu już się robi troszeczkę niebezpiecznie, bo tutaj gdzieś smok pewnie krąży sobie. Raczej nie będę ewoluował, bo to by zajęło zbyt dużo czasu. Po prostu będą takie odcinki właśnie z jakiejś postaci, z jakiegoś zwierzątka i będziemy sobie po prostu te zwierzątko testować, więc również na przykład w komentarzach możecie napisać, jakie byście chcieli kolejne zwierzątko w kolejnym odcinku, abym nim pograł. Bo nie ma sensu przechodzić po prostu od początku wszystkie ewolucje i tak dalej. To kompletnie mija się z celem, tak więc jeżeli wytrwałeś widzu do tej minuty odcinka, to polecam, napisz komentarz, jakie zwierzątko byś chciał zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja oczywiście te komentarze przeczytam i najbardziej łapkowane, najbardziej takie lubiane komentarze po prostu będą wybierane i ta osoba, która właśnie napisała ten komentarz, to zwierzątko, tak, to ja wtedy... Nie, co ja robię, gałgaństwo, to ja wtedy po prostu tym zwierzątkiem zagram i tyle, tak zrobimy. Dobra, papa, reklama oczywiście, standardowo, analyze results, bla bla bla, survey monkey. Okej, możemy zagrać niedźwiedziem, to chyba jakoś niedaleko jest do naszego tutaj wąża, jest teraz będzie, o kurcze, krok, zdecydowanie. Pyk, 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 ile tu jest jedzenia, jak ja tu zaraz znowu wężem będę. Powrót węża zrobimy. Dobra, banany sporo dają. I z tego co pamiętam, krok może troszeczkę po wodzie się też przemieszczać, więc też jak najbardziej okej. Pyk, 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 pyk. Dobra, a nie, po wodzie raczej tak średnio. Kek, ktoś się nazwał kek. To niezły tutaj z niego kek. Dobra, zbierzmy troszeczkę tutaj tych rzeczy. Kurczę, strasznie mało daje, banany się opłaca. Okej. Dobra, no nie mamy prawie połowy, tak więc jeszcze druga połowa i znów będziemy mogli atakować. Z tego co pamiętam właśnie po kroku jest jest ten kobra. Dobra, o tutaj są dwa grzybki, jeden był ukryty, patrzcie. Jeden był ukryty, ale one strasznie dużo dają, więc warto po prostu je tutaj zjadać. Ojejku, hipopotam, najgorzej. Wynocha. Dobra, już wynocha, mówię, a sam uciekam, dobra. Nieważne. Mogę cię ugryźć? Proszę. Jeden raz ty. Wow, tu mamy jakiegoś węża tutaj plującego. Okej, zmniejszyłem się, dobra, przeszedłem, jest spoko. A teraz będę musiał górą przejść. O nie. Przez wodę. Dobra, w sumie to fajne smakołyki płyną, więc czemu by nie skorzystać z tego? W końcu tak będę wąszem rzecznym. Dobra, fajnie. I tu one się będą respić. Więc teoretycznie mógłbym sobie tak latać tutaj i zbierać to wszystko. Więc jak najbardziej spoko. Dobra, pozbierane. Okej, no i zaraz będziemy mieli kolejny level, super. Troszkę bananów sobie podjemy tutaj z drzewa. Czemu by nie? Kokosów. Kokosy sporo dają, jejku. Jakbym mógł je wszystkie zebrać, to bym już chyba miał po prostu level następny. Dobra, to tak dużo już nie daje. 35 miejsce, no całkiem spoko. 35 miejsce, not bad, że tak powiem. Okej. Mamy dużego... Nie, to nie był duży grzybek, a już myślałem, co nie, już takie... To jest to, czego potrzebuję. A to nie, jednak to nie było to. Dobra. Jakiś zaci. Jego chyba w sumie wcześniej chcieliśmy zjeść, ale się nie udało. Dobra, już dużo nie brakuje. On tutaj już mnie goni, patrzcie. Jakiś Wiktor nas tutaj już kombinuje, jak nas tutaj ugryźć. Okej. Jeden. Dobra, mamy. Jesteśmy znów kobrą. Yes! Kobra powróciła! Czas zaatakować. To chyba będzie ostatni raz, jak już gramy, bo odcinek już będzie miał akurat tak mniej więcej 20... Dobra, mniej więcej 20 minut.
troszeczkę więcej, więc takie odcinki mniej więcej chciałbym robić, mniej więcej takie 20 do 25 minut. No dobra, zobaczmy, szukajmy jakichś ofiar tutaj. Jakichś ofiar przydałoby się tutaj troszeczkę poszukać. Może bardziej w górę pójdę, tak, w górę zdecydowanie. Na środku na pewno są jakieś tutaj smoki, które tylko czekają, żeby je zatruć. Chociaż nie wiem, czy smoka mógłbym zatruć, przecież on jest ogromny. No ale dobra, sprawdzimy sobie. Ojej. Score? Da się otruć smoka, ale niestety nie da się go, można go tylko w ogon ugryźć. Więc nie warto. Dobra, uzupełnię sobie trochę wody. W sumie to już mamy jeziorko na górze, więc... Staw bardziej w sumie, dobra. Wodopój, o, tak to nazwijmy. Nie! Kef Oreo, tylko nie Oreo. Tylko nie on. Zostaw mnie, nie! Nie, you're on fire. Nie, I'm on fire. Nie. Zginąłem. No niestety, zginąłem, tak więc w tym miejscu będziemy kończyć sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Mopeio, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zachęcam również do subskrybowania i pisania komentarzy, propozycji na kolejny odcinek, na kolejne zwierzątko. Tak więc to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!